Witajcie, witajcie. W dzisiejszym odcinku będzie krótka recenzja pistoletu do malowania z kompresorem zewnętrznym Bosch PFS 1000. Obiecałem, że zrobię go w postaci praktycznej, więc będzie w postaci praktycznej. Pistolet już jest ze mną dosyć długo. Przemalował ze mną już kilka rzeczy, tak jak mój calutki warsztacik, prawie calutki warsztacik, bo zostały mi dwie ściany do pomalowania, ale to będzie w późniejszym terminie. Dzisiaj zrobimy test praktyczny tego urządzenia, tego modelu. Nie wiem, czy będzie widać. No, powiedzmy, że jest widać. Ok, o, w ten sposób. Jest to model, tak jak wspomniałem wcześniej, PFS 1000. Następcą tego modelu jest PFS 2000. I to już jest pistolet do malowania farb ciężkich. Jakieś tam emulsje, lateksy. A co najciekawsze, ja dzisiaj będę właśnie tym pistoletem malował właśnie farbą, można powiedzieć, że emulsyjną. Emulsyjna. Pokażę Wam wszystkie plusy i pokażę Wam wszystkie minusy, co w tym pistolecie jest dobrego, co w tym pistolecie jest niedobrego. Pierwsza sprawa w tym pistolecie to to, że dysza nie jest przeznaczona do malowania farbami ciężkimi. Ona jest przeznaczona do malowania farbami, bardziej lakierami, lazurami. Bardziej przeznaczony do malowania do drewna. Malowałem tym w drewnie i jeżeli chodzi o to, o malowanie w drewnie, jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli chodzi o malowanie, o, tutaj mamy samą dyszę. Jeżeli chodzi o malowanie emulsjami, lateksami i innymi farbami elewacyjnymi, czy tam farbami wewnętrznymi, zewnętrznymi, tak zwanymi ciężkimi farbami, ta dysza się nie nadaje. Próbowałem poruszyć niebo i ziemię w samym Boschu, żeby mi dali namiary na dysze z pistoletu PFS 2000 przeznaczonymi do malowania farbami ciężkimi. Co się okazuje? Okazuje się, że Bosch tak na dobrą sprawę do tych pistoletów niespecjalnie zapewnia nam części zamienne, przynajmniej do tego modelu. Do tego modelu przeznaczona jest tylko jedna dysza, a w tym następcy tam są dwie dysze. Jedna jest właśnie do malowania lazur i jest to ta dysza, a drugą dyszą jest dysza, która wygląda dosłownie identycznie tak jak ta. Jest w innym kolorze, bo jest bodajże w kolorze białym. I ta dysza nie różni się niczym innym, jak tylko średnicą otworu. Wszystkie elementy składowe pistoletu do malowania. Momencik, ja sobie przesunę troszkę. O. Wszystkie elementy składowe do tego pistoletu, jak w jednym, tak i w drugim modelu, jeżeli chodzi o sam pistolet, o kompresor, kompresor tam jest troszkę bardziej wydajny, ale to są dosłownie, można powiedzieć, groszowe sprawy, jeżeli chodzi o zmianę. Te dwa pistolety i w jednym, i w drugim modelu praktycznie są takie same. No, on już teraz chwilkę przeleżał, także mi troszkę wysechł. Ale zanim będę malował tego, on jest wypłukany, także tutaj się nic nie dzieje. Plusy i minusy. Minusy takie. Minusów jest bardzo dużo tego pistoletu. Pierwsza sprawa. Jeżeli kupicie sobie PFS 1000, nie będzie Wam malował bez przeróbki żadną inną farbą, żadnym innym lakierem, jak tylko właśnie lakierami przeznaczonymi do drewna, lazurami, lakierami. To będzie malował i tu będzie ok. Drugi minus jest taki, że nie dostaniecie do tego pistoletu części, jeżeli Wam się coś zepsuje. Jeżeli chodzi o inne części zamienne, oprócz dyszy,
To tak jak wspominałem, do tego pistoletu nie dokupicie. Pisałem kilka maili do przedstawiciela Boscha pod Wrocławiem. Okazuje się, że on tak na dobrą sprawę nie jest w stanie mi sprowadzić żadnej dyszy innej. Jeżeli kupicie sobie model wyższy, będziecie mieli dwie. Ale nie daj Boże, że się zepsuje, że ktoś przez przypadek źle wkręci, bo te dysze są w 100% plastikowe. Źle wkręcicie, zepsuje wam się gwint, zacznie wam ta dysza wylatywać. Możecie sobie jechać kupić do sklepu nowy pistolet, bo są z tym problemy. Może ktoś ma jakieś lepsze kontakty, ale ja mam kuzyna, który pracuje właśnie w serwisie Boscha. No i okazuje się, że jest problem. Zresztą rozmawiałem nie tylko z nim, rozmawiałem również z pewną panią, która pracuje właśnie w oddziale serwisu pod Wrocławiem. Nie jest w stanie mi zorganizować i ściągnąć nawet oficjalnie. Części zamienne na stronie są, można dotrzeć poprzez ich stronę do katalogu, który pokazuje nam numer części. I tak na dobrą sprawę to się kończy. Także tutaj dla Boscha jest wielki, naprawdę wielki, wielki minus. Dobra, co do plusów, a nie, jeszcze mamy jeden potężny minus. Pistolet jest w taki sposób zbudowany. Mamy na dole zbiornik farby. Tutaj przypinamy wąż gumowy, dosyć twardy. Przypinamy do pistoletu. Tutaj mamy kompresor, który nam pompuje powietrze. I gdzie tu minus? Minus tego kompresora jest taki. Bardzo mocno się grzeje. I to jest po jakichś 15 minutach, 20 minutach malowania kompresor zaczyna się do tego stopnia grzać, że właśnie na wylocie pistoletu, tutaj w tym miejscu, zaczyna nam się blokować farba, którą malujemy. Zaczyna obklejać nam całą dyszę. Tutaj mamy, nie wiem jak to się fachowo nazywa, służy to do ustawiania strumienia i w zasadzie i zaciągania chyba całego powietrza. Tutaj te dysze również zaczynają się obklejać dookoła farbą, schnie ta farba i zaczyna nam dławić strumień farby. Już nie jest taki duży, już nie można swobodnie pomalować. Zostaje nam wyczyszczenie, zrobić sobie przerwę. Zostaje nam wyczyszczenie całego pistoletu i można wrócić do pracy. Ja malowałem tym w domu również cały przedpokój i powiem wam szczerze, że tak szczerze i uczciwie, gdybym miał to robić drugi raz, nie zdecydowałbym się na to. Za dużo nerwów mnie to kosztowało i za dużo czasu, bo w zasadzie przedpokój nie jest duży, a w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że muszę zrobić sobie przerwę, do porządku wymyć pistolet, do porządku wychłodzić cały kompresorek i zabrałem się za to dopiero na drugi dzień. Na drugi dzień to skończyłem i byłem przeszczęśliwy, że skończyłem. Co do jakości malowania, tutaj wam nie pokażę, bo tutaj mam ścianę, która... Może wam pokażę. Tutaj mam ścianę, którą jakiś czas temu niestety zalało mi na moim warsztacie. O, tak wygląda ściana. Ja tą ścianę już mam przygotowaną do malowania. Tutaj nie będziemy się gdzieś bawić w jakieś szpachlowania, bo to jest tylko mój warsztacik skromny, więc tu nie ma takiej potrzeby. Jest odrapana z tych wszystkich sypkich elementów. I co? I bierzemy się za malowanie. Ja teraz się przepnę na drugą kamerę i zaczynamy.
Słuchajcie, ścianę mam pomalowaną. Ona jest pomalowana przy maksymalnie otwartej dyszy. Także tutaj wszystkie zacieki, to tak miało być. Ma być grubo pomalowane tej farby na tej ścianie. Ze względu na to, że tutaj było trochę grzyba i w zasadzie teraz dopiero mi się to udało już oczyścić, zabezpieczyć, żeby tego nie było. Ma być grubo, ma być biało i ma być na długo, ma być jasno. Ale co wam powiem? Powiem wam to, że kompresor jest już ciepły, a to jest tylko jedna ściana. Chociaż tak, tutaj kompresor w zasadzie ma może troszkę więcej niż 38-39 stopni, bo jak my mamy 36,6, to tutaj już jest cieplej, bo jest wyczuwalne. Ale wąż jest bardzo gorący. Także tutaj daję to do myślenia. Pod koniec drugiego zbiornika już gdzieś bardziej mi tutaj przytykało, a farba jest czyściutka. Nie jest nigdzie z paprochami czy coś takiego. Nie wiem jak wy do tego podchodzicie. Ja powiem wam szczerze i uczciwie, że nie kupiłbym takiego pistoletu za no dość trochę pieniędzy, choćby ze względu na to, że jest mało praktyczny ten pistolet, jest malutki pojemnik. To tutaj co chłopaki pokazywali na milion pomysłów na minutę, ten pistolet miał tam z tego Wagnera troszkę większy zbiornik, także tutaj może troszkę więcej by się pomalowało. Nie wiem w jakiej technologii Wagner jest zbudowany. Ja w każdym bądź razie z tego pistoletu nie jestem zadowolony. Tak na dobrą sprawę, no to jedynie mnie ratuje to, że nie muszę się gdzieś tam bawić pędzlem bądź jakimiś wałkami. Tym bardziej, że ściana jest tutaj bardzo nierówna. Ratowało mnie też troszkę w domu podczas malowania paneli, gdzie panele mają szczelinę pomiędzy sobą. No i tutaj to mnie troszkę ratowało. Ale jeżeli chodzi o sama jakość wykonania pistoletu, powiem wam szczerze, nie, darujcie sobie ten pistolet, poszukajcie sobie czegoś lepszego. Na pewno znajdą się lepsze pistolety w nowszej technologii, ale też i będą troszkę więcej kosztowały. To w zasadzie na tyle. Pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów. Zapraszam do oglądania następnych filmików. I co? Zaraz będę kręcił następną recenzję następnego urządzenia. Na razie pozdrawiam. Do widzenia, do usłyszenia.